Ahoj, z tej strony JJ-ka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj razem z Farelem zmierzymy się w trzech różnych konkurencjach, które będą polegały na tym, że nie będziemy mogli wypaść do basenu ze swojej łódki. A oto moja łódź. Jeżeli jesteście smutni z tego powodu, że wakacje się skończyły i to jest ostatni odcinek w basenie, to zostawcie łapeczkę w górę. No chyba, że zostawicie suba, to jak będzie ładna pogoda, to coś jeszcze wykombinujemy w basenie. No i oczywiście napiszcie w komentarzu, jaki wakacyjny odcinek po raz ostatni chcielibyście zobaczyć na moim kanale, a ja już teraz płynę po Farela. Pierwsza konkurencja polega na bombardowaniu się wzajemnie balonami. Oczywiście osoba, która pierwsza wpadnie do basenu i wypadnie ze swojego statku, przegrywa. Okej, moi drodzy, zaczynamy pierwszą rundę, ale najpierw zaczynamy tak na spokojnie, na siedząco, rzucamy w siebie po kolei po 10 balonów, a później, jak już się rozkręcimy, to wstajemy na nogi i na stojąco się wyrzucamy, więc będzie gorzej. Gotowa? Zobaczcie, kto pierwszy rzuca. No ja! Nie! O! O wątrobę dostała! Ty nie wiesz, gdzie jest wątroba! No. No i co? Łatwo. Nie! Idealnie. Nie ma tak! Jesteś strona taka? Igieł. Nie. Abordaż! Abordaż! Jest! Nie mam już balonów! Ja nie mam już balonów! Pękły mi! Odsuń się! Dystans! Dystansowaj dystans! Jesteś amatorem, nie? Nie! Dobra, żarty się skończyły, widzowie. Płynę po balony. Runda druga! Uwaga, i podpływam. Nie podpływaj nawet, Krystian. O ty! No. O ty, stajesz z takim impetem? Nie! Głowę? Bo jak tam dostanę, na pewno wpadnę! Kurde, one pękają mi w dłoniach! Muszę szerzej stanąć! Zakpią się! Leci! Dobra. O, brakowało! No co? Kończę cię! Centralnie! Tak nie można! Mamy 5 balonów do końca, nie? Rzucamy już opór. 3, 2, 1, start. Nie trafiłem! Nie trafiłem! Co jest? Prawie wpadłem. Ostatni balon się tak zamachnąłem, że myślałem, że wlecę, nie? Straciłem totalnie równowagę, ale na szczęście się udało. Dobra. Nie wpadłem, bo nie wpadłem. Nara! W drugiej rundzie zmierzymy się w szermierce na styropianowe miecze na stojąco. Teraz poproszę jakąś piracką muzykę. Dodatkowo do tej rundy mamy jeszcze balony wrzucone tutaj na pokład, więc dodatkowa amunicja. Czas na abordaż, szykuj się. Czekaj! Ała! Nie po dupie! Kurde! Taka jesteś? Justyna! Justyna!
zatrzymania się! Zwycięstwo! Przegiąłem! Daj! Kurde, twarda ta amunicja. Dawaj, namiesza. Dobra, ja chcę drugą rundę. Może przegrałem tą bitwę, ale na pewno nie wojnę. Jedziemy, teraz się dojadę, zobaczysz. O! Wywalaj z moich but, szczurze lądowy! Oddaj mój rum i moje złoto! Rum nie oddam, złoto mogę! Z lewej! Ho, ho. Nie! Nie! Krwawi! Dokończę cię. Ej, to miał być na szable, a nie na balony! No to dawaj, podpływ! Jak jest nie taka czara. O! Centralnie! Mój największy skarb! Dobra, koniec. Koniec. Nic mi nie grozi. Idę, staram! Teraz już kończę. Przejmuję tą łódź. To! Tak, jesteś? Piasek w oczy! Piasek w oczy! Nie trafiam! O ty! O! Nie! Mój miecz się złamał! Z całym ostrzem będę walczył. Ała! 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 Łódka! Ała łódka! Remis! Nie, przegrałeś! Remis! Przegrałeś! Tak się nawalaliśmy, że miecze połamaliśmy, nie? Dobra walka. Przegrałeś, pierwszy jesteś, przykład, jesteś rasową piracką i prawdziwym wilkiem morskim. W trzeciej rundzie walczymy na makarony. Osoba, która mocniej rozbuja statek drugiej osoby, wygrywa. Patrzcie na to, jak ogarnąłem, jak można wirem miecza sterować. Patrz na to. W kółko, teraz w drugą stronę. Cofamy się, cofamy. Widzisz to? Macham i mnie odpycha. O, ale masz przerąbane teraz. Zaraz pójdziesz na dno jak kamień, spokojnie. Już do ciebie płynę tym makaronem. A? A? Wirą miecza? O! Oła! Oła! Nie trzymamy się burty! Nie trzymamy się burty! Walczymy! O! Nie wiesz! Lewy prosty! O! Nie! Nie, Jorzek! Oddawaj to! Oddawaj to! Dobra, panika! Płynę! Co teraz? No płynę się spierdzielić! No nie mogę tego złapać, co jest? Nie po mojej łódce, co ty robisz? Ostrzał! O! Ale paty! Zwycięstwo, Krystian! Król musi obrano! Chcesz rewanżową? Jesteś zwykłym majkiem. Ale tak jak mówiłem, ty pójdziesz na dno. Nie! Dobra, jednak jej nie odkleję tego gonojada. Musisz się pogodzić z tym, że wygrałam. Chcesz walczyć jeszcze raz? Ale mi się podoba ten odcinek. Dobra, chcesz walczyć? Od razu ci mówię, że wirniacza jest mocno. Oh!
Łódka! Łódka pęka! Kra pęka pod nogami! Stary, stoi na czterech częściach już! O! Lewy prosty! O! 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 Nie! Trzymam się dalej! Nie! Na czym ja stoję, zobacz! Na czterech częściach związanych! Uwaga! Szybko! Zatopia się! Nie! Góra lodowa! Nie! Tak! Trzymam się dalej! Nie! Nie! Przegrałem! Zwycięstwo! Wszystkie morza i oceany są teraz moje! Łódka mnie się rozdupiła i koniec, poszedł na dno. Jak widzicie, moi drodzy, za nami szczątki naszych statków. Jesteś super rozmazana. Tak? Tu. Wchodzi. Jak prawdziwa piratka. Jak prawdziwa wojowniczka. O, Walkiria. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał, ponieważ już w tym roku lecimy po milion, a na pewno zrobimy sobie jakiś fajny specjal. Ja bym chciał, żeby Dziadzieka milion biła i dołączyła do tego wspaniałego grona. Nie zapomnijcie również wpaść na kanał Ferela. Zapraszam. Link oczywiście macie w opisie. Napiszcie w komentarzu hej ho ho i butelka rumu. Hej ho ho i butelka rumu. Piraci atakują cały czas, nawet nie wiesz kiedy. A my się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Hej!